Znaczy, jeśli chodzi o te igrzyska, no to wiadomo, jeśli chodzi o wynikowo, no to źle, nie? Ogólnie to losowanie mieliśmy naprawdę tragiczne. A już jeśli chodzi o dziewczyny, to bezpośrednio po walkach im powiedziałam o co moje odczucia, a tu może na publicznie nie będę tego mówiła, nie? To jakieś kolejne doświadczenie dla mnie, nie? Karolina, jedna walka wygrana, bardzo w dobrym stylu. Druga walka już zupełnie nie po jej myśli. Później Sandra, wyrównana walka, no ale niestety przegrana. No i Ela, pierwsza runda bardzo dobra. Taki wniosek na szybko, czy to chodzi też o kondycję, czy zabrakło kondycji? Ja myślę, że to nie chodzi o kondycję. Ja z dziewczynami rozmawiałam i to na pewno nie chodzi o kondycję, ale tu nie będziemy, publicznie nie będę tego mówiła. Jeszcze jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to jest taki czas, takie miejsce, gdzie ten orzełek na piersi troszkę waży. To już są zupełnie inne warunki. Czy te obciążenie psychiczne miało wpływ na wynik walk dziewczyn? Nie wiem, może tak, może to wpłynęło, nie? Bo ja też jak byłam na igrzyskach, to zupełnie inaczej się wychodzi do tego ringu. Jak myślisz, co teraz? Trzeba przemyśleć, zastanowić się, jakie będą twoje dalsze kroki? Nie, no na pewno ta starsza kadra musi trochę odpocząć, nie? Mamy młodą kadrę, także będziemy wdrażać tą młodą kadrę i musi być ta rywalizacja, musi być to nie to, że ktoś jest taki numerem jeden, tylko po prostu mamy też bardzo dobrą młodą kadrę i tym dziewczynom też trzeba dawać szansę, żeby się mogły rozwijać. Teraz odpoczynek, kiedy zaczynasz pracę, czy myślisz jeszcze w tej chwili o tym, co w tej chwili będziesz robiła ty, trenerka? Teraz mamy chyba 28 dopiero sierpnia zgrupowanie w Zakopanem, potem mamy Mistrzostwa Śląska, także troszkę mam wolnego i zastanowimy się, co będzie dalej.